Już za chwilę przed Państwem Miłosz Szałwiński. Miłosz to klawiszowiec grupy Avance Music. Gra od ponad 20 lat na scenie. Jest zdobywcą drugiego miejsca Hałturiady Ogólnopolskiej Imprezy Maratonu w Ciechanowie. Zdobywca też Nagrody Publiczności na Festiwalu Piosenki Biesiadnej w Uniejowie. Przed Państwem Miłosz Szałwiński.
pamiętasz i ty, jak rana z oborza. Ja z Włoszą tak, jak pełny kwiat. Ty zniciłeś my w sercu ten pożar. Nie znasz go nikt, jak teraz nam żyć, bez ciebie być. Miłość odzieli.
stycznia rano, na pierwsze śniadanie, piszę, że miłość to dar. Chcę spojrzeć w te oczy i tam zauważyć tamtego lata żal. Tamtego dnia rano wysyłam ci listy, wysyłam ci dziesiątki słów. Każdego dnia piszesz, tamtego lata już nie ma. Tamtego lata już nie ma. Promienny spojrzeń nie ma też. Tamtego lata i słońca. Umknęło przedsięwzięć, tego uczucia też nie ma. Aby szczęśliwych, pięknych dni, tamtego lata i szczęścia. Lecz miłością się tli, tamtego lata już nie ma. Płomienny spojrzeń nie ma też. Tamtego lata i słońca. Umknęło czy się gdzieś, tego uczucia też nie ma. Tak szczęśliwych, pięknych dni, tego lata i szczęścia. Lecz miłością się tli. A już za chwilę przed Państwem wystąpi Anna Pankowska. Ania to wokalistka muzycznej strefy Natalii Woźnickiej. Muzyka i śpiew to jej największa pasja od najmłodszych lat, którą kontynuuje do dziś. Wystąpiła z utworem Dangerous Woman i w duecie z gitarzystą Damianem Gołębiewskim w coverze Niosąc pomoc i ratunek. Przed Państwem Anna Pankowska. Pomoc
passion. Make my decision. Put this money in it. Cause it's my business. God has my way then. So what I finished. Don't need no hold up. Take me control. Just come no moment. I'm like a loaded. Completely focused. My mind is open. All that you guys can see. Oh my God. Now it's your style. Szanowni Państwo, a już za chwilę na scenie pojawi się Maciej Żuchowski. Maciek to bardzo znany i lubiany gitarzysta nie tylko w naszym regionie, ale również jeden ze znanych gitarzystów w Polsce. Zagrał m.in. z takimi gwiazdami jak Małgorzatą Ostrowską, Urszulą Dudziak, Damianem Ukeje, Piotrem Cugowskim, Arturem Gadowskim, Grzegorzem Kupczykiem, Martyną Pawłowską, Ernestem Staniaszkiem. Od 5 lat Maciej jest przedsiębiorcą. Prowadzi 2 firmy. Szanowni Państwo, przed Państwem Maciej Żuchowski. Thank you.
Muzyczna strefa prowadzona przez Natalię Woźnicką z powodzeniem zaczęła współpracę z Rypińskim Domem Kultury, Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu oraz Gminnym Domem Kultury w Skwilnie. Porozumienie to daje nieograniczone możliwości w postaci koncertów, imprez lokalnych, przez co dziecięce zainteresowania mogą okazać się kapitałem na dalszą przyszłość w osiągnięciu sukcesu. Muzyczna strefa to miejsce, dzięki któremu będziesz mógł rozpocząć swoją przygodę z muzyką. Każdy, niezależnie od wieku, ma szansę kształcić się muzycznie. A indywidualne podejście do każdego ucznia, dostosowanie metod nauczania sprawia, że jego potencjał zostaje w pełni wykorzystany. Natalia Woźnicka. Muzyczna strefa.